Hejo, cześć, witajcie moi kanał was w kolejnym odcinku z The Last of Us. Myślę, że kamera wam się podobać, się będzie tutaj tak z boku, może będę tak nagrywał. Nie wiem, jak się wam będzie podobało. No i słuchajcie, nagrywam to z moim nowym mikrofonem, więc powinno być o wiele lepiej niż wtedy z tymi wszystkimi szumami, tymi głośnymi dźwiękami. Czasem mikrofon się źle nagrał, był za głośny, nie wiadomo co. Wiecie, jak to wcześniej było? Słuchajcie. Dzisiaj miałem nie nagrywać żadnej gry, miało być trofany moment, jednak inaczej będzie trochę. Nagrywam The Last of Us, dlatego że dzisiaj wyszedł trailer, który zapowiedział The Last of Us 2 i przeżyłem szok po prostu, ludzie. Jak obejrzałem to, gdybyście widzieli moją reakcję, ja wstałem z fotela, odsunąłem go, złapałem się za głowę, po prostu mój Boże, ludzie. Będę czekał na tę grę z taką niecierpliwością. No i dlatego chcę skończyć serię z The Last of Us 1. Więc kontynuujemy, z którą skończyliśmy, czyli tutaj w tym hotelu. No i idźmy, ludzie. No, od razu patrzę, ktoś do mnie pisze. Dobra. Ktoś mnie zaprosił. A, chyba tu jakiś mój kolega. No, no nie spamcie mi, teraz chcę nagrać odcinek. No ej. Jasne cholery. Teraz będziemy w kurzu. Dobra. Okej. Tu myślałem, że coś dla nas będzie. Może podgłośnię trochę grę, poczekajcie. Nie wiem. O! Okej. Okej. Muszę sobie przypomnieć trochę kontrolki. Wiecie. Cholera! Schowaj się, schowaj! Ile to już będzie? 5 osób w tym tygodniu. Dobra, tak się nasłuchuje. Tak, na pewno. Skończyliśmy. Muszę oblecieć jeszcze jedno piętro. Po co? Nie widziałem tu klikacza od tygodnia. Bo jesteśmy dokładni i tacy zostaniemy. No dobra, streszczajmy się. Dobra, nie ma. Słuchaj, tylko spokojnie. Cholera. Dobra, chciałem to zrobić po cichu, ale się nie udało. Dobra, taki mały failik, ale... Ten ma shotguna. I tak się biegało szybciej. O! Wow, 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 suka, blied. O, ty w dupę. Ale mu Eli zawaliła, widzieliście to? Dobra, tam jest jeden. No, taki mały failik, spróbuję. No, pamiętam za pierwszym razem właśnie, jak przychodziłem to. Udało mi się tu po cichu to przejść. No ale wiecie, jak nie gracie długo w jakąś grę, to się zapomina trochę kontrolek. I no... Mogą cię zauważyć czasem. No widzicie, tego się po cichu udało zabić. Dobra, na razie przeszukajmy tutaj trochę. Exploring. No, no i tak, ludzie. Ktoś mi komentarz o tym napisał. Okej.
No dobra. Cegła. I okej, mam mieliśmy butelkę, dobra, mniejsza z tym. Jest tu coś? Jest trochę rzeczy dla nas. No. Więc jak słyszycie, chyba lepiej teraz mi trochę słychać, ludzie. Znaczy nie ma tych szumów i tego wszystkiego. Dobra, to była mała jatka. Przepraszam was jeszcze raz za to. Wiecie, że zawsze próbuję po cichu robić. No ale. Chociaż udało nam się. Cieszmy się z tego. Butelka. Dobra, i takiej nie potrzebowaliśmy. Po prostu mamy. Mamy iść tam? Już nie pamiętam dokładnie, ludzie. Ale się jaram, zaraz to was dwa wam powiem prosto. Tam będziemy musieli wyjść. Spoko. Szukajmy trochę ludzie, trzeba exploring robić. O to chodzi tutaj w tych grach. Mam mało ammo do rewolweru, mogłem strzelić z pistoletu. Częściej się do pistoletu normalnego znajduje ammo. Mamy tu iść. Cholercie. Co najgorsze będzie, jeżeli będzie kolejny wróg stał tak, którego nam nie pokazuje. I wchodzimy do jakiegoś pokoju, tu boom, taki dzień dobry. Dobra. I pewnie jak przejdę tą grę, to jeszcze raz ją przejdę, ale wtedy... ktoś tu safe miał. Nice. Tylko że ja wtedy przejdę po prostu dla osiągnięć, że na przykład ty znajdź wszystkie artefakty, śmiertelniki, wiecie, wszystkie znajdźki po prostu, nie? A, to tutaj po prostu przejście? Nie. A tutaj co mogliśmy tędy też przejść? Tutaj był ten jeden typek. A tutaj chyba nic nie będzie. Ale przejdźmy, może. Czasem można coś znaleźć. W ogóle mamy 11. Za 20, 12 w nocy. Miałem ten odcinek zacząć nagrywać pół godziny temu, ale... Tak to już czasem jest. O, jeszcze chciałem dokończyć filmik na YouTubie. Takie inne. Czy mamy tu iść? Tak, na górę. Na górze powinni być kolejni wrogowie. A to się przejdźmy tam. Gdzie było te wyjście, gdzie ten wróg był? O. Ktoś znowu napisał. No nie. To odpowiedź mi się dwa razy pokazała. Okej, tędy przyszliśmy. Można się tutaj trochę skubić. Dobra. Puśćmy sobie. W ogóle świerć przesłychać. Spoko. Elidzie. Kurwa ma!
Oż też. Ma to. Nie masz ryja, kurwa. Zaczynamy! Tak? Wiem, ze mną też jest renty. Łasz ty śmieci, bo co? Bo ty masz pałkę, to musisz rzucić samochodem. Tam był kolejny. Kolejni są. Nie tylko jeden, tylko kilku. Chyba tu nie przyjdzie. Trochę się dyga. Prawda, Eli? Czekajcie, co? Jeszcze jeden rzut? On skąd się wziął? Patrzcie. Eli, nie przeklinaj. Dobra, kurwa. Czołg. Dobra. Tak, już oni tu byli przygotowani, że ktoś przyjdzie po tym, jak usłyszeli, że na dole już była, wiecie, jatka. Nic nie będę płacić. O! Eli. Watch out. Kolejny z Mołotowym. Tak, z czerwoni. Wiecie, jeżeli zawsze w każdej grze widzicie typa, który jest na czerwono ubrany w masce gazowej, to on na 100% ma Mołotowy. Sam myślę, ilu ich jeszcze tu zostało. Stary. Tak, młoda. Trochę części dla nas. Tu mogę chyba coś podnieść. Może mi się przewidziało. Ludzie, ale jeżeli uwielbiacie The Last of Us, to nie wiem czemu, ale pewnie widzieliście już trailer dwójki. Ja widziałem go jakieś 3 godziny temu, jak go zapowiedzieli. Tylko coś na Facebooku coś rzucił, takie, że niby ten teraz to wiecie. Wybrali łatwiejsze rozwiązanie, he? Nie do końca. Wiele osób wolało popełnić samobójstwo, niż dać się zabić łowcom czy zarażonym. Wierz mi, to nie takie proste. Na pewno jest lepiej się tak o zabić, niż ktoś by miał przyjść i cię, wiecie, zastrzelić, albo zaczął torturować, albo coś takiego.
Bo nie każdy, wiecie, jest dobry w takich czasach i trzeba uważać. No i właśnie oglądałem ten nowy, wiecie, trailer i aż mi się płakać chciało. Jakie to po prostu piękne będzie. I wiecie, tylko zobaczyłem, że niby zdjęcie Eli właśnie było takie coś i mówię, czy to nie jest fake, bo może ktoś zrobił po prostu art, że u starsza Eli i takie inne. Tak często ludzie robią. I dlatego nie chciałem wierzyć za pierwszym razem w to i tak wchodzę i patrzę filmik. I właśnie było, że to jest prawdziwe i tak sobie myślałem, o cholera. Wow. I... Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Cholera. Tu chyba jest przejście. A mogłem... Przecież w tym jednym pokoju, co tam ci ludzie zginęli, na dół zejść i wziąć przecież ten... Tam były rzeczy do wzięcia, no. Szkoda, ludzie, po prostu, no. Możecie mi wybaczyć raz. Mogłem tam iść, ale nie wiem, czemu nie poszłem. Uważajmy lepiej. Bo to nie jest aż tak stabilne. Po czym będę mógł wejść, dobra? Okay. Spróbujmy. Joel, ty to masz szczęście. Joel! Nic mi nie jest! Wszystko okej? Okay? Nie! Ale mnie, kurwa, wystraszyłeś! Mnie też. Tu będzie chyba przewalona taka jedna część. Nie! Zostań tam! Idę do ciebie! Powiem wam, tu będzie... Pamiętam... Dużo. Ale to dużo. Dokąd teraz? Zarażonych. Się boję tej części. Gry. No jest przewalona. Kurwa. Może to tutaj. Jednak nie. Gdybyście wy ludzie wiedzieli, jak mi teraz serce bije ze strachu. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak mi się to udało, to ja sprintem biegłem, po prostu wystraszony, jak się udało mi zdobyć ten klucz właśnie, który jest potrzebny właśnie, żeby tam otworzyć takie drzwi. Jak?
tędy. O, Max, niby nie wiedziałeś, a po chwili znalazłeś. Domyśliłem się. Cholera, zarobki. Cholera. Można znaleźć tą kartę już wcześniej. Mordę. O, w pizdę. Ej, kurwa. Nie czujesz tego, co ja czuję. No. I to w chu. No nie. To jest najbardziej przewalona część, gry. Mówię wam. Nie, kurde, no. Nie. Purchawa. Purchawko. What? I feel good. O nie. To nie miało tak być. Kurhawa idzie, przesuń się. To jest największy śmieć w całej grze.
Najgorsze jest to, że nie pamiętam, gdzie jest ta karta. Dobra, tutaj. I za pierwszym razem jak grałem, to pamiętam, że tu żadnego z nich, znaczy zabiłem kilka tych normalnych i na przykład pół purchawy nie zabiłem, nie? Już tylko zabiłem tych normalnych i potem z powrotem to ja biegłem tutaj do tych drzwi, że to ja sprintem biegłem, nie? Obezrany. To by było na tyle. Muszę znaleźć Ali. Byłem obezrany, biegłem. Sprintem mówię, o, zginę zaraz. A teraz widzisz, jakoś się udało przeżyć. No. Chaotycznie. Bo zabiliśmy ich wszystkich. Ale przynajmniej ich zabiliśmy, udało nam się. No i tak. Wiecie, lepiej tak to było zrobić, niż ja bym się chował. Bo najgorsze było to, że ja zapomniałem właśnie, w którym pokoju to jest. Ta karta. Ja zapomniałem. A i tak było, trzeba generator włączyć, żeby móc tą kartę ten. Więc dobrze nam poszło. I tak by nas wtedy znaleźli, nie? Nie wiem, co mogę, może kaburę nową zrobię na drugi pistolet. Już trochę łuku lepszymy. Może pistolet, no. Powiem już może zęk. Na razie tyle nie będziemy jakoś zużywać. Albo... Ach... Ulepszymy... Musimy się ulepszyć trochę. Może rewolwer nie... Czy nawet trzeci. Narzędzia trzeciego poziomu. Nie mamy tego. Więc nie możemy. Dobra, to starczy. Będzie mi służyć. Będzie. Mówię ci, że... Czołuj, jaki wkurzony. Z buta, wiesz. Super. Robi się! Nieźle. Widzicie? Dziś nie. Macie? Nie dzisiaj. Dobra. Rozproszmy się. I sprawdźmy, czy nie przeobliczymy jakiegoś chujka. Czy ja się zaliczę do chujków? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Ale tu chyba mutanty piją. Więc trzeba uciec stąd. Co? Nie żyje! Nie żyje! No to każdy już wie. Spróbuj mnie znaleźć, baby. Rozproszyć się! Czyż kurwa w chuju. Oni nie słyszeli nas. Spoko.
No nie, to nie tutaj. Będzie jedna część taka w grze. Gdzie właśnie... Gdzie sklep. Tu będą wrogowie. Albo to będzie pełny sklep, pełny mutantów. Hugo już wie. Czy Hugo nie wiem, czy wie. Z Hugiem nie gadałem ostatnio. Dobry przyjaciel mój kiedyś był Hugo. A co robić? Czy u mnie jakaś impreza? W ogóle jak sobie kołajki robię, coś takiego nie wiem. Bo dzisiaj tyle ludzi na mieście widziałem. Że Dame Daniel. Że tamten tego nie słyszał, to wiesz co. Gratuluję ci, suchu człowieku. No, fajnie było. O ty bliet. Jeszcze chcesz mnie utopić, gnoju, co? Dawaj, Joel. Ale dwójka będzie pewnie zajebista. Kurwa. Spokój się. Tego gościa. Naprawdę nieźle. Najwyraźniej. Nie żygać. Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu? Masz okres? Lepiej, że nie posłuchałam, nie? Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się. Mógłbyś powiedzieć, to nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mnie. No źle ją potraktował. Dzięki, że trafiłaś. Może powiesz coś w tym stylu, Joel? Musimy się zmywać. No to prowadź. Muszę zrobić trochę screenów. Powy ja. Ciekawe skąd ona się tu wzięła w ogóle. Poeksplorujmy trochę. Czekaj tu, okej? Okay? Jezu, ale jak teraz to w to gram i sobie myślę, jaka będzie dwójka. No na pewno szybko nie wyjdzie, ale tak ludzie sobie myślą, że gra wyjdzie dopiero za jakieś może 2 lata. To coś takiego, to warto jest czekać. Na pewno będzie trzeba czekać, ale ludzie już się cieszą, że ona powstanie, jeżeli już ją zapowiedzieli, a nie na przykład za rok, nawet 3 albo coś takiego. No dobra, ludzie będą trochę tacy, o, już chcemy zagrać takie inne, no ale wiecie, niedawno dopiero Naughty Dog skończyło pracować nad Uncharted 4, zapowiedzieli też nowy dodatek do Uncharted 4 Survival i też w następnym roku ma wyjść Crash Bandicoot, trylogia remastered, czyli wiecie, remastered trylogii Crasha Bandicoota, na co ja na pewno czekam, ponieważ moja mama uwielbia Crasha Bandicoota. I znaleźć most. Ja grałem też kiedyś Crasha Bandicoota. I jak już wcześniej, już to dawno temu było zapowiedziane, że wyjdzie remastered, to jakoś na początku tego roku, to ja dla mojej mamy od razu powiedziałem, bo ona kiedyś grała właśnie i ona się strasznie ucieszyła. I się tylko pytała, kiedy to wyjdzie. I teraz też wyszedł oficjalny już trailer, który pokazuje taki trochę gameplay właśnie z tego
Nieśmiertelnik, właśnie, który pokazuje taki gameplayowy trailer z tej trylogii, więc na pewno, podobno ma wyjść właśnie w jesień 2017, więc moja mama na pewno będzie chciała kupić i będzie chciała, żebym w to grał, tak samo jak na przykład Apes New and Tasty, Apes Odyssey New and Tasty. Moja mama też kiedyś grała w tego starego Abe'a i właśnie specjalnie chciała, żebym kupił tego. Kupiła mi specjalnie tego Abe'a. Znaczy nie kupiła, dała mi pieniądze po prostu. I ja kupiłem na, wiecie, na PlayStation tego Abe'a i właśnie z nią całutką grę przeszłem. Ona strasznie chciała w nią grać. Więc jeszcze jak Crash Bandicoot wyjdzie, to nie dość, że ona będzie chciała grać, to ja będę chciał grać. Więc... Może wyjdziemy tymi drzwiami? Będzie, ludzie. Masz pomysł, jak się tam dostać? Zajebiście, powiem wam. I pewnie może jakieś let's play się pojawią, może nagram też Abe'a. Będę miał trochę rage'a, bo gra jest, powiem wam, jedną z trudniejszych, jakie grałem. Abe zawsze był trudnym. Więc teraz można jeszcze nawet ustawić poziom trudności. Ludzie robili sobie przed nim zdjęcia. Tak, wiem, co to jest. No dobra. Coś ci chodzi po głowie, Eli? To nie jest tak, że cię nie posłuchałam wtedy. Po prostu długo nie wracałeś. Myślałam, że ci się coś stało. Dziękuję za troskę. Nieważne, co sobie myślałaś. Masz mnie słuchać. No wiem, ale... Dobra, nieważne. Joel już się nie czepi. Gdyby nie ona, to bym tego jeszcze cię udusił i byś... Gdyby było po tobie, ona by na ciebie czekała jak kupia na górze i może sama by zginęła przez to. Więc się nie czepię już. No. Właśnie, ej, pamiętam właśnie. Może teraz zmienić poziom trudności na łatwy albo trudny. Albo oryginalny. A jak jest już trudny, to jeszcze będzie trudniejszy niż oryginalny. A powiem wam, że na łatwym... Jesteś pewien, że mam to zrobić? Kraj jest w cholerę trudna. Właśnie graliśmy na łatwym, bo mama mówiła, że kiedy się gra, to gra była strasznie trudna i mówiła, że właśnie wziął sobie łatwy, a łatwy i tak był strasznie trudny, więc... That's my jam. Więc... Może zrobię let's play, który będę się wkurzał. Wy lubicie, jak się wkurzą. Zapomniałem, że kamery tu nie ma, tylko tu. Ale jeżeli wam się podoba, jak kamera jest tak, to mogę właśnie tego więcej nagrywać. Sprawdźcie, może tam coś jest. O, oczywiście, że jest. Ops. Dobra. O, odcinek już 40 minut. Tam prawie trwa. Więc pewnie po tym już tu skończymy. Ale długi ten hotel jest, co? Znaczy część hotelu. Pomyślę, że jeszcze czeka nas. Dużo, ale to dużo gameplay. Ale ludzie, my sobie tutaj skończymy. Bo tutaj już wyjdziemy z hotelu i tu będzie my w mieście. Więc to było na tyle w tym odcinku. Akurat perfekcyjnie 40 minut. Więc to na tyle w tym odcinku. Myślę, że on się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie paczkę w górę. Wbijmy. 50, 60 łupeczek w górę. Mój Las Max, bardzo serdecznie i...